Cześć. Swoją relację zaczyna w nietypowym miejscu, bo w czwartek i w centrum handlowym. Zaczynamy od najważniejszej rzeczy, czyli robię sobie już zakupy, które będą mi potrzebne po zawodach, czyli słodycze i wszystko to, na co miałem smaka. Później Wam pokażę, co sobie kupiłem, a jeszcze na pewno w Kielcach też coś kupię, bo mam ochotę największą chyba na burgera i pizzę, no coś w ten deseń. No i co? Jedziemy na weryfikację. Weryfikacja jest do 21, jest godzina 10 po trzeciej, więc spokojnie do tych Kielc zajedziemy gdzieś tak na 5:10. Zdążę wszystko, że powiem, ogarnąć. Limit, to jest najważniejsze, został już osiągnięty w domu, bez specjalnie mocnego wypacania, jak to miało miejsce przed Mistrzostwami Śląska. Wystarczyło się tylko ubrać w miarę ciepło do spania, no i rano już praktycznie był limit, więc luzik. Na dzisiaj trochę zjadłem już ryżu, 140 gram na dwa posiłki i dwa kasztanki. No i tyle. Nie chce mi się w zasadzie jeść, tylko bardzo mi się chce pić, no bo już teraz niestety tą wodę odstawiłem i standardowo najbardziej zależy mi w tym momencie na zimniuśkim redsie, który będzie na mnie czekał zaraz po zejściu ze sceny. Pierwsze co robię, otwieram puszkę i wypijam ją w 5 sekund i potem cieszę się moim szczęściem, że tak powiem. No to tyle, widzimy się później. 87, ale to ma weryfikację. Rozmarzować na eliminację, to zaraz? Bo chyba nie trzeba, wiesz? Na kategorię nawet nie bym gdzieś wtedy dość do poziomu. Nie dożyłem zaraz, to bo musiałbym nie dojechać. Wszystkie proste. W Zajem Hotelu co ja jest Rysiu. Rysiu startuje w kategorii klasyk do 175, ale w niedzielę, więc dzisiaj ma też czas mnie posmarować. Nie wiem, jak mu to idzie. Czy tam widać coś? Okej, zaraz przyjdam, co? O, dzięki. No, Rysiu tam agresywnie działa z tyłu. Lecę jak lotnisko, to trzeba. Nie? No nie nagram ich, nie ma szans. No ale tak nie nagrywaj. Poziomo. O, właśnie. Dzisiaj chcę sobie dwie warstwy nałożyć, żeby być czarnym jak Ronnie Coleman. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W zeszłym roku fajnie się sprawdziły takie dwie warstwy i jedna warstwa dzień wcześniej. Mam nadzieję, że teraz też będzie. Rychu, jak ci się smaruje takie plecy? Ja już rękę spompowałem, także wiem. Będzie jeszcze jakieś fotki robić, to będzie później druga. No i mamy dzień zawodów. Ja teraz będę jadł śniadanie, czyli 100 gram ryżu i 80 gram kurczaka. Wody trochę ze mnie poschodziło. Nie jest źle. Zobaczymy, jak to wszystko będzie się prezentowało na scenie. Chce mi się mega pić, ale mój recik już się od wczoraj chłodzi w lodówce, więc jak tylko zejdę ze sceny, to mam zamiar wypić zimnego. Jest jakiś nowy smak, jabłko chyba z trawą cytrynową, coś takiego. Zaryzykowałem, mam nadzieję, że będzie dobry. No i tyle, no. Mam nadzieję też, że dobrze uda mi się wypaść na scenie. 25 zawodników jest w mojej kategorii ostatecznie. No jest to dużo, ale to też dobrze, bo jak walczyć, to z najlepszymi, żeby poziom był wysoki. Tyle. Tyle mam do powiedzenia. Widzimy się później. Proszę Państwa, przed nami pojawi się tak jak 25 zawodników w kategorii kulturystyki klasycznej mężczyzn do 180 cm. Przywitajmy ich brawami, proszę Państwa, jest to runda eliminacyjna. Następne
Dziękuję. Prawda pięciowa Bogiem. Dziękuję. Tyłem. I zepsy. Dziękuję. Tricep z bokiem. Dziękuję i przodem. Mięśnie brzucha już. Dziękuję. To już nasze poprzednie miejsce w szeregu. No i teraz są finały, czyli najlepsza szóstka, jaka została wyłoniona spośród 25 zawodników, między innymi ja w niebieskich gadkach. Dziękuję. Klatka piersiowa bokiem. Trzymaj! Dziękuję. Tyłem. Bicepsy. Dziękuję. Najszersze grzbiety. Dziękuję. Triceps bokiem. Dziękuję i przodem. Mięśnie brzucha już. Dziękuję. Pozostała jeszcze dogrywka. Więc tak, moi drodzy, nie mówiłem nic wcześniej, bo normalnie wszystko szybko, raz, dwa, trzy było robione, wszystko sprawnie się odbyło tutaj. Jedna kategoria za drugą, więc w zasadzie nie było czasu, żeby cokolwiek powiedzieć. Teraz jestem już po finałach, bo na 20, bodajże chyba 5 zawodników, udało mi się wejść do finałowej szóstki. No mega, mega jestem zadowolony. No i teraz czekamy na blok dekoracji, które ostatecznie miejsce zająłem. Powiem tak, Patryk Jaśkiewicz dla mnie poza zasięgiem w tym roku, chłopak mega docięty. Zobaczcie sobie, bo na pewno to wygra. A kolejne miejsca ciężko powiedzieć. Zobaczymy, które się udało. No ja tak czy siak jestem zadowolony z tej szóstki bardzo. Wypiłem już jednego Redsa. Trochę się ogrzał niestety, ale i tak był pyszny. Zjadłem trochę ciastek, trochę czekolady i tak dalej, ale za bardzo chyba też nie poleciałem z tym, mam taką nadzieję. No i co, no i czekamy. Nie będziecie trzymać kciuków, bo to ten filmik pójdzie trochę później. Natomiast mam nadzieję, że gdzieś tam śledzicie zawody i dopingujecie. W ogóle wyszedłem trochę na te targi przed chwilą. Mega zadowolony jestem, mega zaskoczony przede wszystkim ilością osób, która chciała sobie zrobić zdjęcie, bo wyszedłem dosłownie na 5 minut i nagle się zrobiła taka duża kolejka, każdy zbijał piony, no chłopaki tutaj 300 km przyjechały specjalnie, żeby się ze mną spotkać, no to jest mega miłe, no chyba 30 zdjęć jak nie lepiej zrobiłem. No zaskoczyliście mnie, no i doping był też bardzo fajny spod sceny. Tak więc, moi drodzy, spisaliście się naprawdę dobrze. Dzięki wam nabrałem takiej pewności z siebie na tej scenie, więc to jest bardzo ważne dla zawodnika. No i tyle. No i podziękowania dla mojej ukochanej, która tutaj siedzi.
i troszkę mi pomaga pałaszować moje słodycze. Jest bardzo, bardzo cierpliwa i dzięki jej za znoszenie moich humorków i tak dalej, bo to jest bardzo ważne, żeby mieć przy sobie taką bliską osobę, która będzie potrafiła wesprzeć w trudnych chwilach, bo to jest ważne. Człowiek się może załamać już przy końcówce, gdy mało je i dużo trenuje, natomiast właśnie taka osoba, która go zmotywuje do ostrego zapierdzielania, że tak się wyrażę, jest na wagę złota. Widzimy się już po bloku dekoracji. Zobaczymy, jakie miejsce. Miejsce szóste zajął zawodnik z numerem 162 Jonathan Weberski. Zapraszamy. Miejsce piąte zajął zawodnik z numerem 161 Paweł Stanicki. Poddaj mu. Czwarte zajął zawodnik z numerem 165 Szymon Karelec. No i proszę Państwa, i mamy podium. Miejsce trzecie zajął zawodnik z numerem 157 Michał Żądło. On dobrze. Zajął zawodnik z numerem 164 Ariel Bog, o nim zawsze. No i proszę Państwa, zwycięzca kategorii kulturystyki klasy się do 180 cm został Patryk Jaśkiewicz. On zawsze gorące żada. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy za zapewne samą zwycięzczynię na filmie. Dzięki wszystkim fanom za to, że przyszliście. No kurde, dzisiaj tyle zdjęć robię sobie z wami, to jest mega miłe, naprawdę mega miłe. No i mamy trzecie miejsce, no czuję się, jakbym wygrał to po prostu, jakieś mistrzostwo świata. No jest dla mnie coś niesamowitego. No niestety piękny puchar z Mistrzostw Śląska będzie musiał być zamieniony na ten puchar. No taka kolej rzeczy i teraz mam problem, gdzie dać puchar z Mistrzostw Śląska. Chyba może jakaś półka specjalna, bo może to nie będzie ostatni puchar, zobaczymy. Ale no czuję się wspaniale, wspaniale. A jeszcze bardziej się cieszę, bo będę mógł dzisiaj sobie w końcu podjeść. Trochę jak zostało nas trzech, tak szczerze między nami, bałem się, że wyczytają mnie jako drugiego i wtedy będę miał dylemat, czy wystartować w eliminacjach do Europy. Całe szczęście nie miałem tego problemu i będę mógł dzisiaj coś zjeść fajnego i się napić. No i w ogóle cieszyć majówką z moją ukochaną, która kręci. Kocham cię, skarbie. Jest
Marcin Kosel, no największy byk, znajmniejszy, że tak powiem. No, Marcin pomagał tutaj z końcóweczką, no udało się tą formę. Wszystko jego zasługa, dwa słowa tylko dopowiedziane. Mówię, odstaw sól do piwoty i wyszło. Nie, gratuluję Michałowi zajebiście, bardzo powiem, widziałem go 10 dni temu, widziałem go dzisiaj na scenie, bardzo dużo poprawa formy, wyprowadził to wszystko, wiem, że stać go na dużo więcej, ale to na przyszłość. 2017 pokażemy ostro, na co nas stać, o ile się zdecyduje na start. Tak jest, no jak się nie zdecyduje? Jak się nie decyduje, to my decydujemy za niego, więc wyboru dużego nie ma. Będzie agresywnie, nie Marcin? Tak jest, będzie i gratuluję jeszcze raz. Dzięki wielkie. Medal mistrza z Polski, to się tu nasza liczy. Wspólna zasługa. No, a więc tak, jeżeli po zawodach jestem, to trzeba coś zjeść. Miałem ochotę na pizzę hawajską zwłaszcza. No, jesteśmy w pizzerii, tutaj jest ze mną moja ekipa. W ogóle mega jestem zadowolony, że moi przyjaciele przyjechali, zrobili mi niespodziankę. No mega to było przyjemne. No i teraz sobie będziemy jedli smakołyki i pili dobre rzeczy z lodem. Uprzedzam, to nie jest piwo, tylko herbatka akurat, ale zimna i dobra. Hej. A więc teraz czas na małe podsumowanie. Jest już niedziela, czyli dzień po moich zawodach. Jestem już w domu. Pojadłem wczoraj, bardzo dobrze, że tak powiem. Pizza, hamburgery, słodycze, ale przede wszystkim dużo wody, no i piwko jabłkowe, o którym ja tak myślałem bardzo ostatnio. No co, no skończyło się bólem brzucha lekkim pod wieczór, ale tak, że tak powiem, dało radę to wszystko przetrwać. Oczywiście brzuch wydeło, no ale już jest lepiej. Dzisiaj sobie zrobiłem śniadanko, omlet z Nutellą, więc ciekawie, ale czekam na najważniejszą rzecz, czyli na kluski śląskie i roladę u mojej przyszłej teściowej. No tak więc idziemy dzisiaj z moją dziewczyną na roladę i kluski śląskie, może potem jeszcze na jakieś lody sobie skoczymy, tam są bardzo fajne u niej lody, więc na pewno marchewka z jabłkiem pójdzie w ruch, to tak na marginesie. A co do samego startu, czy jestem zadowolony z formy, czy nie? Jestem zadowolony bardzo z miejsca, które udało mi się uzyskać, natomiast jeżeli chodzi o samą formę, to wiem, że to nie jest 100% moich możliwości, że mógłbym to bardziej wyśrubować, bardziej dociąć, lepiej się troszkę załadować. Myślę, że dzisiaj tu nawet lepiej wygląda niż wczoraj po tym żarciu. Natomiast na pewno nie byłem docięty tak porządnie. Zabrakło no standardowo jakichś 3 tygodni. Tutaj doszliśmy do wniosku z Marcinem Koselem, że tutaj problem był w tych wysokich tłuszczach pod koniec. Że już 4 tygodnie przed startem trzeba było przejść na węglowodany, tak powiedzmy ze 150, nawet 200 gram ryżu na dzień. Potem to jeszcze przed samym startem uciąć i ta forma powinna się wyostrzyć. Tylko że jest jeden wielki minus. Wtedy byłbym cholernie już głodny bez tych tłuszczy, a ciężko jest wytrzymać w tych ostatnich końcówkach. No przyznam wam się szczerze, że też zdarzało mi się pękać, podjadać Mister Masełę, czyli masło orzechowe i migdałowe i z nerkowca i arachidowe, no wszystkie te masła, które są, to podjadałem i to dużo dosyć, przez to też nie byłem taki ostry. Natomiast w porównaniu do Mistrzostw Śląska, no to była przepaść. Dużo lepiej, dużo lepsza separacja tych mięśni. Pozowaniem spieprzyłem, zwłaszcza najszerszy grzbietu tyłem, to na pewno było widać. Natomiast jestem bardzo zadowolony z trzeciego miejsca, bo na przykład jakby się udało, nie daj Boże, że tak powiem, złapać na miejsce drugie, to by to oznaczało jedno, że mógłbym wystartować w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Czyli zaś musiałbym jeszcze jeden dzień dłużej przetrzymać formę właśnie na te weryfikacje i potem 2 tygodnie znowu zapieprzać, ale mi się już bardzo nie chciało. Nie chce mi się
bo jestem zmęczony tymi przygotowaniami. Myślę tylko o majówce, o tym, żeby sobie zrobić jakiegoś fajnego grilla, odpocząć. Oczywiście trzymać dietę, bo chcę wyglądać cały rok względnie dobrze. Nie chcę osiągnąć takiej masy jak w zeszłym roku, czyli 105 kg. Tylko tak bardziej bym celował w granicach 95, żeby później nie musieć tyle zbijać. No i przede wszystkim, jak się zdecyduję, bo jeszcze nie wiem, kiedy wystartuję następnym razem, to chcę, aby ta sylwetka była kompletna. Mam zamiar naprawdę bardzo mocno dotyrać nogi. To będzie mój priorytet. Górę nawet mogę odpuścić na kilka miesięcy, jakąś tam obudówkę lekką zrobić, ale żeby te nogi były naprawdę, naprawdę dobre. Chcę tam wiele, że tak powiem, centymetrów dorzucić. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w następnym sezonie startowym. Mam nadzieję, że będzie dobrze. W Zabrzu będziemy nad tym trenowali z trenerem. No i chyba tyle. A, może zobaczymy, jak u mnie waga stoi. W ogóle to przez te zawody zapuściłem się, jeżeli chodzi o porządek w mieszkaniu, więc wybaczcie mi tutaj cały ten syfik w tle. 88 200, więc no nie jest źle, jak jeszcze na pełny brzuch. No myślę, że tutaj gdzieś z 86,5 byłoby na czczo. Nie będę mierzył tkanki tłuszczowej, bo przy pełnym brzuchu jest ona no niestety niewiarygodna. Dlatego sobie odpuszczę. No i teraz będę miał trochę więcej czasu w końcu, więc będę mógł go poświęcić swoim podopiecznym. Zresztą jeżeli potrzebujecie jakiejś diety, treningów personalnych, to piszcie na moim Facebooku. No mam więcej czasu, aby się wami zająć teraz. Trochę zainwestowaliśmy w sprzęt, na przykład właśnie w taki analizator, więc no, klienci powinni być zadowoleni z wszystkiego teraz. Można powiedzieć, że jest już to mega wszystko profesjonalne. No ja co? Napieprzam dalej ciężarami. Robimy agresywną masę. Już w tym roku nigdzie nie startuję, chyba że mi coś odbije i na Puchar Polski się wybiorę jesienią, ale raczej na 90% nie, no chyba że ktoś mnie na to namówi. W każdym bądź razie tyle. Aha, no nie dziękuję nikomu, bo jest tych osób tyle, że nie chciałbym nikogo pominąć. Naprawdę. Tutaj i rodzina, i przyjaciele, i osoby, które mi pomagały w końcówce, oni wiedzą, że jestem im bardzo wdzięczny, bo osobiście im za to podziękowałem. Tak więc nie ma takiej konieczności. I tyle. Wam mogę tylko powiedzieć jedno. Walczcie o swoje marzenia i cieszcie się ze swoich sukcesów, bo to jest szalenie ważne, żeby być człowiekiem szczęśliwym. I jeszcze jedno tylko. Bach, bach, tu jest moja dziewczyna w tle. Tak jest. Opa, a, żeby było widać. Moi drodzy, pucharek. Jest miejsce na dwa, no trzeci już się chyba tu nie zmieści. Więc albo kończymy karierę, albo trzeba będzie zrobić nową półeczkę. Jestem bardzo zadowolony. Trzymajcie się i na koniec trochę pokazu formy. Bach, bach, bach. Ale jestem głupi. Wiem. Trzymajcie się, pozdrawiam.